to z Tindera się znamy, z tym to się tam znamy, nie wiem, z jakiegoś tam portalu, tego to poznałam na Facebooku, no ale wiesz, wtedy jak byłam jeszcze z moim byłym, no mój były to był świetny facet, taki przypakowany, wiesz, dbał o siebie, i patrz na niego, no nie? Jakimś krzesłem, takim taboretem by chciał być, takim, który po prostu naprawdę jest wyzuty z emocji. Piwo, każdy się śmieje, a ja tak. Chyba sobie wkręciłam fobię, nie wiem, może, takie owady zombie. To jest najgorszy dźwięk, jaki może być. Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie w poniedziałek i leje i wieje, więc dzisiaj czas na opowieści dziwnej treści, a ja jestem Marta i jesteś na kanale Enjoyment. Kto mi tak zburtał pościel? No przecież dopiero co... Chodź tutaj, mój psie. Ta pościel... Chodź tutaj, nie wychodź mi, ty mendo, ty. Jeden kłak jest na tej pościeli. W ogóle ta pościel to jest też inny temat. Najgorsza pościel, jaką w życiu kupiłam. Niby ładna, a w sumie przy psach to... To byłam w Akszonie, nie? Kupiłam sobie pościel, którym tutaj widzicie. Wzięłam sobie białą, no bo stwierdziłam, że fajnie to się będzie prać, coś tam ładna, w ogóle podobała mi się mega, jakość też świetna. Okazuje się, że ta poszwa nie ma zamka, widzicie? To jest już kordła i ona to jest taka po prostu hadra, nie? O tak, i sobie to zawiesić. Jak to wzięłam i założyłam, to normalnie chwyciłam się za głowę, co myślałam, co ja kupiłam. Ja to zawsze coś kupię, albo jest za mała, albo za ciasna, albo po jednym praniu dziury wyjdą. Non stop! I nie żebym, wiecie, po taniości kupiłowała te pościele, ta kosztowała akurat 107 i nawet pożałowali na zamek. Oprócz tego jest za długa, nie? Za szeroka, nie? My mamy kordłę na 2 metry, a ona ma chyba 2,70. Ale tak sobie to, wiecie, tłumaczę, że taka amerykańska ta kordła jest. Bo oni tak w takim czymś śpią, że to nie wiadomo, czy to kordła, czy to jakaś hadra, czy to prześcieradło jest i pod tym śpią. I tak sobie miałam pod tym spać w wakacje, no nie? Ale jakoś tak, no nie było mi to po drodze za bardzo. Wakacje mi przeleciały i kordła dalej była w tym. No, tak to ja. No ale trzeba uważać i to, no mówię wam, czytajcie absolutnie wszystko. Jak zobaczyliście w miniaturce... dzisiaj zaczynamy od samoopalacza. Wiecie doskonale, że ja jestem zwolenniczką samoopalaczy i cały czas ten samoopalacz na sobie mam. Teraz też. Widać, nie? Ten opalony pysk. Pysk opalony od bronzera, ale szyja już, nie? Generalnie samoopalacze to jest ten sapan brat. Ja się nie opalam normalnie, podkreślam to za każdym razem. Ja się peelinguję, balsamuję i po prostu opalizuję w tubce. Wszystko robię w tubce, nie? Taki to trochę jak chiński instant na mnie jest. I trochę też jak chiński instant pachnę. Krzysiek mi zawsze mówi, że pachnę jak pieczony kurczak. A ja lubię ten zapach. Od razu nie, wkurza mnie. Ale jak go już zmyję, to ja lubię ten zapach. Lubię, jak mi tak pachnie skóra. No co zrobię? Czy to już powinno się leczyć? Nie wiem. No ale... Oczywiście wpadki o samoopalaczu już były, ale ostatnio zaliczyłam spektakularną nową wpadkę. Masakryczną, summa summarum. Pojechaliśmy do Castoramy. No gdzie my się... pytacie mnie, gdzie można mnie najczęściej w Bielsku znaleźć? No gdzie? No w Castoramie, no w Castoramie. Non stop. Jechaliśmy do Castoramy, bo robiliśmy remont przedpokoju na dole, który jest tutaj na Enjoyment Family. Jeżeli ktoś nie obserwuje nas jeszcze na Enjoyment Family, to będzie mi bardzo miło, bo tam jest bardzo dużo treści domowych. Wiem, że tutaj wasza średnia wieku jest taka, gdzie te tematy na pewno będą was interesować, więc tam was odsyłam. Natomiast potrzebowaliśmy kilku rzeczy, jak między innymi na przykład ażurowe drzwi, żeby zrobić z nich ukrytą zabudowę. Robiliśmy ją sami, bez żadnych fachowców. Zmieniłaś melodyjkę. O. Nie. Tam jeszcze tego nie rozumiem. Ale będzie dobrze. No? Więc da się to zrobić. Ty, ale drzwi na odwrót żeśmy zamontowali. Co ty kurwa gadasz? Dobrze są.
No i pojechaliśmy do tej Castoramy, wszystko żeśmy pozałatwiali, no ale okazało się, że nie zdążyliśmy na dostawę, bo przyszliśmy 10 po 8, a dostawa wieczorem, a dostawa była do 8, więc już wszyscy się pozbierali do domu, no ale pani poszła nam na rękę, ta w Castoramie, i powiedziała, że możemy sobie zostawić ten koszyk, tak cicho sza, bo tak nie wolno robić. A ja to mówię teraz wszystkim. Bardzo miła, tylko powiedziała, że jest jedna rzecz, że musimy przyjechać oczywiście jak najwcześniej rano, zaraz po otwarciu najlepiej, żeby stamtąd się tego pozbyć, no bo wiadomo, że to nie powinno tam leżeć, zajmuje im miejsce i tak dalej, i tak dalej. No i ja powiedziałam, że super, nie ma problemu, ja od razu rano przyjadę, jak tylko wstanę. No i ja sobie, wiecie, ustawiłam budzik wcześniej, bo Castorama chyba od 7. Oczywiście, zadzwonił ten budzik, wszystko grało, ja go wyłączyłam. No i jak możecie się domyślić, zaspałam, no nie? Ja zawsze wstajemy o godzinie 7, ja wstaję o 7, Krzyś o 6:30, codziennie. Nie, tym razem wstałam o 6:30, pierwszy raz w ogóle, zaspałam do roboty, co mi się, no, rzadko kiedy zdarza. Znaczy, mi to jeszcze prędzej, ale mojemu mężowi, no w ogóle, no nie? No i my, jak wiecie, w Kevinie. Zaspaliśmy. Nie, jeb z łóżka i Castorama! Zrobiłam sobie na szybko kawę, nawet nie patrzyłam, jak wyglądam w lustrze, tylko przemyłam zęby, wiecie? Sru do samochodu i pojechałam do tej Castoramy, żeby to odebrać i ten transport załatwić. Pojechałam, wszystko stało, przeprosiłam, że tak długo to wszystko trwało, ale nie było tej pani, która nam to pozwoliła zostawić, więc no nie miałam kogo za bardzo przeprosić, więc chodziłam i przepraszałam innych ludzi. Przepraszam, że to zostawiam, przepraszam. Ale załatwiłam transport, oczywiście czekam na ten transport, a tam jakaś pani jeszcze też chciała ten transport załatwić. I tak stoi i tak patrzy na mnie i tak... Tak widać było, że tak przypatruje, że tak trochę głupio, ale coś chce mi bardzo powiedzieć. I tak mówi, przepraszam panią bardzo, no bo ja też miałam taką sytuację i byłabym wdzięczna, gdyby ktoś mi to powiedział, a nie tak się ludzie głupio na mnie patrzyli. Ja już zapaliłam się czerwona lampka, odwracam się na nią, o co chodzi. Ja wiem, że ja bez makijażu, no bo nie zdążyłam nic zrobić, nie? Ale zęby umyłam, więc nie wiem, o co chodzi. A ona mówi, niech sobie pani tutaj podkład rozetrze, tutaj przy włosach. A ja tak patrzę, a ja nie mam podkładu, no nie? Ta pani po prostu szczeliłam buraka, ja szczeliłam buraka, bo nie wiedziałam w ogóle, o co chodzi. A wiecie, nie widziałam się, w ogóle nie ogarnęłam. Ekspedientka, która mi to tam pomagała robić, to też tak na mnie trochę dziwnie patrzyła. To było generalnie podejrzane, ale sobie myślę, no przecież no nie będę jakoś tam panikować, no nie z tych ludzi jarzem jest, nie? Załatwiłam wszystko, zapłaciłam, poszłam do samochodu. Pierwsze co zrobiłam, to zdjęłam sobie tą osłonkę na słońce. Jak to się nazywa? Otworzyłam sobie lusterko i patrzę, a ja centralnie mam odcięty tak samo opalacz. Taki randce zostawiłam. Ja pierdzielę, jaki wstyd. To wtedy dopiero szczeliłam buraka. Wtedy to szczeliłam buraka w odcieniu tej czerwieni. Dokładnie w tej czerwieni. Ja sobie myślę, ja pierdzielę, i miałam retrospekcję, co ja zrobiłam dzień wcześniej. Otóż poszłam się kąpać i zawsze wam mówię, nie smarujcie się samoopalaczem na wieczór. Nie robi się tego. Dlaczego? Bo wychodzą na następny dzień plamy. 10 razy to mówiłam, nagrywałam ten film, wszystkich pouczałam. No ale nie, Marta jest mądra, no bo chciałam, wiecie, sobie zrobić ładne tę twarz, żeby mi tak zdrowiej wyglądała. Znaczy, na całą się nie smarowałam, tylko chodziło o twarz, bo twarz mi zbledła. I poszłam w tym spać, no nie? A patrzę, że wyszłam z tego, spod prysznica, miałam trochę mokre włosy. I nakładam samoopalacz na twarz, debil jak byk, i miała całe zaparowane lustro. No bo jak się kąpałam, ja to się praktycznie we wrzątku kopię. Wiem, że to niezdrowe dla skóry, wiem, że się starzeje, botoks mi szybciej schodzi, no ale co zrobię, no lubię się wyparzyć. Wtedy czuję, że mi się tłuszcz na plecach rozpuszcza. Wiecie, o co chodzi, że taka, czuję się wtedy czysta, no nie? Jak tak porządnie, taka gorąca, tak się mi spieni ta piana. W zimnej wodzie się nawet piana nie pieni, ja tego nie rozumiem. I wiem, że powinno się kąpać wręcz w zimnej wodzie, wtedy zimna woda zdrowia doda, no i to jest racja, bo się skóra tak nie starzeje. No ale co z tego, jak jest brudna? Ten częste mycie skraca życie. No generalnie jest tych przysłów trochę i chyba muszę zmienić moją rutynę myjącą, pachy myjącą, no ale nieważne. Nałożyłam to na łapu capu po prostu, rękami wmasowałam sobie w skórę. Nie popatrzyłam debil do lustra, tylko poszłam spać, nie? Rano wstałam i też debil nie popatrzył do lustra, tylko pojechał do Castoramy. No i taki tego efekt jest, dziękuję bardzo. Wracam do domu, a mój Krzysiek patrzy, co ci się stało? Ja mówię, nie mogłeś mi tego wcześniej powiedzieć? Mówi, że on był też taki zaspany, że on nic nie widział, no nie? No ze mną rozmawiał normalnie. A potem mu cały czas przeszkadzało, że ja mam łeb odcięty samoopalaczem. I tak chodziłam. Najgorsze jest to,
Najgorsze jest to, że zazwyczaj z twarzy ten samoaparat dość szybko schodzi. Nie, w tym przypadku miałam go chyba z tydzień. Z tydzień, nie? Bo użyłam sobie jeszcze dodatkowo, przetestowałam nowe krople samoopalające. Nie ten samoaparat, który zawsze używałam do twarzy. Krople samoopalające. Jakieś skoncentrowane, piszę jak byk. Skoncentrowane krople samoopalające. Jeszcze na facjatę te nałożyłam, no i efekt tego taki, jak widać. Więc nigdy nie nakładajcie samoopalacza na wieczór. Nigdy. Nigdy. Ostatnio byliśmy z moim mężem na randce. Dodawałam wam nawet zdjęcie na Instagrama, na którego was też zapraszam, bo tam jestem z wami cały czas i codziennie. Poszliśmy na sziszę. Siedzimy tam, mamy taką fajną sofkę i jest, wiecie, mega wygodnie, mega przyjemnie. Człowiek jest taki zrelaksowany i tak dalej, i tak dalej. No i najlepsze, że przyszła jakaś dziewczyna z chłopakiem. I to było jakby takie pierwsze spotkanie, bo to było słychać w rozmowie, że oni się tak dopiero poznają. Może druga randka, może pierwsza, nie mam pojęcia. Rozmawiali ze sobą, widać było, że dziewczynie zależy na tym chłopaku. Znaczy, chce zrobić niby dobre wrażenie, chce z nim jakby rozmawiać, wiecie, taki kontakt cały czas, ale miałam wrażenie, że nie wie jak uzyskać to wszystko. Nie podsłuchiwaliśmy, bo myśmy się bardzo szybko eksmitowali, bo myśmy sobie rozmawiali, ta dziewczyna weszła i po prostu waliła takimi decybelami, że każdy słyszał historię jej poprzednich związków, którą opowiadała facetowi, z którym ma zamiar nawiązać nowy związek, bo się poznali na jakimś tam portalu randkowym, bo to też powiedziała. I naprawdę nie podsłuchiwaliśmy, tylko myśmy siedzieli tu, jak ja siedzę, a ona siedziała, o, czekajcie, tu. My siedzimy tu, a ona siedziała tyle ode mnie, tylko że plecami. I mniej więcej to jest takie miejsce, gdzie jest dość cicho. Jest spokojnie, muzyka taka, wiecie, wręcz relaksacyjna. Każdy mówi półszeptem, bulgocze sobie ta szisza, gdzieś tam ktoś pije, siorbie herbatkę i wiecie, jest tak bardzo eterycznie, bardzo spokojnie. I ten facet mówił też tak do niej w taki sposób, taki właśnie półtonem, wbrew pozorom ja też potrafię mówić półtonem. I tak do niej szeptał, żeby, wiecie, nikt jej nie słyszał, żeby ta rozmowa po prostu była prywatna, no nie? Natomiast ona wszystko na samym chodzi, to ten cały głos i tak ona powiedziała, jak ja teraz. Ja już widziałam minę tego faceta, widziałam też minę mojego Krzyśka. O tych byłych, a ona opowiadała, z tym to z Tindera się znamy, z tym to się tam znamy, nie wiem, z jakiegoś tam portalu, tego to poznałam na Facebooku, no ale wiesz, wtedy jak byłam jeszcze z moim byłym, no mój były to był świetny facet, taki przypakowany, wiesz, dbał o siebie, i patrz na niego, no nie, dbał o siebie i taki był, on zawsze miał świetne perfumy, miał, Jezus, ale mówi o wiele głośniej, wszyscy słyszą, no nie, on miał świetne perfumy, świetne, powiem ci, że normalnie taki gość, no ale no posypało się nam, no niestety nam się posypało, no, żałuję bardzo. I mówi takie rzeczy facetowi, który była z nim na randce, no nie? Bo jeszcze, dlaczego wiem, że byli ze sobą na randce? Ponieważ usiedli i powiedziała, to jest świetne miejsce na randkę. No to było raczej jednoznaczne. A potem dyskutuje o swoich... A ten facet tylko potakuje. Aha. Ja widziałam w jego oczach, że on już marzy wyjść z tego. Marzy się eksmitować, marzy po prostu zapaść się pod ziemię, marzy być jednym z foteli, które nie mają uszu. Jakimś krzesłem, takim taboretem by chciał być, takim, który po prostu naprawdę jest wyzuty z emocji, ze wszystkiego i pewnie mam wrażenie, że to jest jak ten taboret czuł przy tych jej wszystkich byłych, fantastycznych, pięknie pachnących facetach. Mój Krzysiek po prostu nie mógł tego zdzierżyć. Mówi, jak można iść na randkę i gadać tak o kimś, wiecie, cały czas. Znaczy ja wiem, że ja to trochę teraz obgaduję, no ale rozmawiam jak koleżanka z koleżanką, wiecie o co chodzi. I dobre rady daję. No tak. Niektórzy po prostu są singlami, mam wrażenie, z wyboru nieświadomego. Co ja robię nie tak? I ona potem wróci, on powie, że oddzwoni, on nie oddzwoni, ona siądzie z koleżanką, powie, co ja robię nie tak? Co ja robię? Przecież tak się nam świetnie gadało. Ewidentnie dziewczyna potrzebowała się komuś wygadać z tych swoich nieudanych randek, a zaliczyła ich bardzo dużo. Myśmy się eksmitowali, żeby nie słyszeć aż wszystkich, ale stwierdziłam, że ja to muszę przekazać dalej. Ku przestrodze osobom, które idą na randkę i mają zamiar gadać o swoich byłych, niedoszłych albo doszłych i przeszłych. Nie róbcie tego, to jest bardzo zły pomysł. Myśmy wyszli i mój mąż po prostu, znaczy wyszliśmy dość szybko, tylko ona trajkotała jak ja teraz, nie? Dość szybko. I wiele byliśmy w stanie, jeszcze na wychodnym słyszeliśmy, jak ona gada o tych swoich napakowanych menach z przeszłości. Tych takich, ja nie wiem, dobrze, że ja ostatnio się dowiedziałam w ogóle, co to jest ta aplikacja Tinder, nie? No bo ja w ogóle nie miałam pojęcia, no bo po co mi takie rzeczy, nie?
dziękuję Bogu, że się skończyły wakacje. Dziękuję Bogu, że się skończyły wakacje, to jest po prostu hit dla mnie, w końcu odpocznę. Po prostu wakacje to dla mnie jest gehenna, gehenna, gehenna wieczorna. Dlaczego? Bo stado komarów, po prostu mam wrażenie, że wszystkie komary z całego miasta poczuły, że Marta wyszła na taras i one lecą do mnie, nie? Lecą do mnie. Ja po prostu mogłabym robić za pułapkę na komary. Jak siedzimy na przykład na jakimś rynku, wszyscy tam piją piwo, każdy się śmieje, a ja tak. Ja sobie siedzę, a to, co to u ciebie słychać, nie? A Marta, super. Mało tego, chyba okazuje się, że ja mam uczulenie na komara psychopatę, nie? I najgorsze, że same takie mnie atakują. Po prostu jak mnie zaatakują, to one nie wiedzą, kiedy skończyć, no nie? I najlepsze, pojechaliśmy nad jezioro z moim przyjacielem, na Paprocany. Pojechaliśmy się przejść, no nie? Kupiliśmy sobie lody, wzięliśmy sobie psjusze, poszliśmy sobie... Było super. Szliśmy, ale czuliśmy, że te komary coraz bardziej atakują. No mądra Marta zostawiła sobie spray na komary w chałupie. No bo po co go mam brać, jak przecież no... nie macie pojęcia, jak szybko żeśmy spitalali, a za nami, jak żeśmy się odwracali, to leciało normalnie stado komarów. Przysięgam, tylko było słuchaj... To jest najgorszy dźwięk, jaki może być. I jak on robi to, to już wiesz, że za chwilę będziesz musiał się tłuc, ale jeszcze nie wiesz, w które miejsce. I leciało za nami centralnie stado komarów na zmianę, żeśmy się tłukli, żeby nas już nie pogryzły. No bo jakby nie było, to komar ugryzł cholera wie kogo chwilę temu, a teraz gryzie mnie. Masakra! To jest chore! Także tak, jesienią nie ma problemu, nie ma problemu. Chociaż ostatnio widziałam w internetach takiego robaka, który ma takiego grzyba i ten grzyb robi z robaków zombie. Czajcie to? U nas niby nie występuje ten grzyb, że robi z owadów zombie, ale występuje jakiś inny grzyb, który zrobi z innych owadów zombie. Więc nie wiem, czy się mam cieszyć, czy jednak się przerażać, więc trochę mnie owady przestraszają. Naprawdę, mam chyba sobie wkręciłam fobię, nie wiem, może. Komarów, fobię na komary się pozbyłam, no to mam teraz na jakieś takie owady zombie. No, ale nieważne. Tym optymistycznym akcentem ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Zostawcie kciuka w górę i zapraszam was do dyskusji w komentarzach na tych, co tam się u was ostatnio zdarzyło i czy było fajnie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!